przepis na wiosenny twarożek. Do tego potrzebne będą rzodkiewki, szczypiorek, twarożek, sól oraz pieprz. Pamiętajcie, najpierw umyjemy ręce, umyjemy warzywa. Nikt nie lubi piasku w zębach. Użyjemy do tego kilku narzędzi. Będzie nam potrzebny nóż, deska, miska, łyżka oraz tarka. Wykonanie jest bardzo proste. Do miski wkładamy ser, następnie kroimy na desce szczypiorek, na tarce ścieramy rzodkiewki, wymieszamy twarożek, dodajemy pieprz i sól. Życzymy wszystkim smacznego!